Witamy ponownie z Bierunia. Dzisiaj 8 stycznia 2023. Trochę zimniej niż ostatnio. Rano był przymrozek, ale niestety w górach sytuacji to nie poprawiło. Nadal czekamy na wznowienie sezonu narciarskiego, który niestety raczej chyba szybko nie nastąpi, bo do 16 stycznia raczej tutaj jakichś takich śnieżyc i ochłodzenia nie widać. Bardzo źle to się zapowiada. Wręcz bym powiedział, że fatalnie. No ale jak nie ma nart, no to jest rower. Nie ma jednej aktywności, jest drugą. Dzisiaj zaś będą oczywiście słupki. Nadrabiamy te straty kosztem sezonu narciarskiego, no ale cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Czarnochowice. Słuchajcie, tutaj mamy prawdopodobnie stare koryto rzeki Przemsza. Ona tam kawałek dalej wlatowała do Wisły. Czyli tak zwane Starorzecze tutaj jest. A w rzeczywistości Przemsza jest tam hanej daleko. Jakiś kilometr stąd. W najdalszym miejscu oczywiście. Teraz tu widzę, jakieś łowisko jest zrobione w tym Starorzeczu. I teraz jakbyśmy przez to przejeżdżali i mamy Starorzecze teraz po prawej stronie. No. Co tu jest? Co tu jest? Jakaś kąpieli. Tam dwa tu jest. Polski Związek Wędkarski, Omkret Katowice, Bielun Nowy. Ja, to jest moim zdaniem stare koryto Przemszy. Co tam jest? Węgiel mają? Ja. A, to z Poluny już. No, bo to jest drzewny. Drzewny, to jakieś dźwierka są, co to tu jest? No dobre miejsce, no wędzok. Wędzok taki zrobiony, fajny, jakaś gąbka tu jest. Ale dawno nie wędzili, bo są pajęczyny. Dawno nie wędzili, bo pajęczyny są. Dobra, zamkniemy to, żeby nie było. Aha, tam jest, tam się na drzewo, tam jest na węgiel. No, kurde, ale do kąpieli fajne miejsce by było. No, ale zakaz jest. No więc tak. Co to są opłaty? Opłata podstawowa 150 zł dla członków. Aha, czyli 400, no, w sumie wychodzi. Imprezy sportowe. Dobra, Polski Związek Wędkarski, czyli nie będziemy im tu zawadzać. Jedziemy dalej. No ale miejscowa fajna. Stoła na ich parkingu, ale zakazu nie ma. Tu weszła, tak, zresztą obeszła, tak, tak, tak. I reszty kolami przychodzi. Tylko tego i to. To jest na 100% stare koryto Przemsza. Tam jest ta kapliczka. To będzie, tu Przemsza była. No. Tam się samolot. Tam się fligry latają. Niedaleko lotnisko Balice.
W sensie nie całe 100 km, no. Około 70 km od nas lotnisko Balice. Fligry tutaj już są nisko, bo lądują. I tu zaś mamy Starą Rzeczę. To jest dalszy ciąg tego. I tam Kajś się zawężą i jest przerwane. Jakiś plac tu jest zrobiony. Stanek. Czyli można powiedzieć, że centrum wsi. Pewnie jeszcze sklep tu był. Jakiś GS pewnie. I mamy wały Przemszy. O kurde, po tym błocie? Chociaż ją ostatnio też tu zjeżdżał. W Pocimoku. Kapliczka podobno jakoś tu jest. No to jademy obejrzeć. Żeby mi zajrzody mnie zarzucił, że pokazuje za dużo kościołów. Jak komuś nie pasuje, to niech nie ogląda. No więc mamy kapliczka, dużo. Pytanie, czy będzie otwarto. Ostatnia była otwarta. Uwaga, obiekt monitorowany, poziom wody. No, 3 metry jak nic, popatrz. 3 metry jak nic. Zobaczcie, ja mam prawie 2 metry wzrostu, no to 1,90 m w sumie, no to 3 metry będzie jak. To znaczy się, że ona cały czas jest otwarta chyba. Jeszcze. O, 3 metry jak nic. Fajna kapliczka. Chodź, chodź. Na ten dywan nie będziemy wchodzić. Jezus miłosierny. O, jest i papież Benedykt XVI. Niestety już nie żyjący. Duża kapliczka. Większa jak w Wendelinie. Ale widzisz, że ona jest krzywa? Jest krzywa, no. Ofiara na kapliczkę, bój zapłać. Ty, może jakieś groszki tu trzeba było dać? Nie wiem, czy to mamy. W torbie. No 50 groszy, to już nie. Ławki wygodniejsze już u nas w kościele. Ale zegary, a zegary też. Stare stacje drogi krzyżowej. Czyli można powiedzieć taki mały kościół. Zaczynamy eksplorację od krótkiego
powtórzenia odcinka z poprzedniej rajzy. O, tu nawet moje ślady jeszcze są. A, to twoje ślady były. A ja się też zastanawiał, kto tu łaził. Ja się tu ostatnio zastanawiał, kto tu łaził. Będzie pierwszy słupek, ale to powtarzamy sytuację sprzed wczoraj. A mianowicie jest on tu. A, widać, że moje odkopywanie tu było. Co to jest za słupek? Nie jestem w stanie powiedzieć. Tak, próbowaliśmy ten słupek odkopać. Mamy łopatka. Ale niestety jest tak ciężki, że jakby co najmniej dwóch chłopów musiało do tego być. Niestety, jeżeli jest numer, to się nie dowiemy. Mamy taki oto sprzęt ze sobą dzisiaj. Odkopaliśmy go niestety na próżno. Mamy ten ostatni słupek, co był 6 stycznia na moim filmie. I ja tu teraz go odkopał i jest 8. Widoczno jak byk. Jest łopatka. Trochę tu się nakopał, ale udało się. Jest słupek pośredni, 8. Tak, no to tam jest ta niby taka pliczka, co była w ostatnim filmie. Zobaczcie, jak ludzie świnie gruz nawiózły, jakieś kafelki. No jest trochę mokro, ale trzeba to tu sprawdzić, co za pieruny to tu nawiózły. Ten wał umacniać, czy co? Wał jest dość dobry. Tu jest jakiś kamień i tu prawdopodobnie była kapliczka, skoro jest ławka, ale ta kapliczka już mocno pochylono i raczej przejdzie do historii. Zresztą figurki żadnej już tam nie ma. A my szukamy dalej słupków. Zobaczcie, co za pieruńskie świnie. Starorzecze było w tym miejscu. Rzeki przemszy. Trzeba dać pozór, żeby się tu nie utopić z budkami. Tu nawet ktoś i meble wyciepał. Okna. No to jeszcze pół biedy, że to jest drzewo, to jeszcze zgnije, ale no. Nie zapadnie mi się. To wygląda na to, że to jest dość twarde. Znaczy twarde. Ale śliskie. Ja może tu spróbuję. Bo tu traktor jechał, to się nie zapadnie. Nie, ale chcesz przychodzić taki sam, jak no. Bo ma taki sam szlak. Ja tam ostatnio chodził, ale w innych budkach jak teraz. Bo ja też tu szedł wtedy. I centralnie rower stoł tam, kaj nasze teraz stoją. No joszeł. W tych samych butach to ja? No nie, to w tych tenisówkach one mają taki ślad, no. No nie w tenisówkach. Ale w innych niż w tej części. I one mają taki sam ślad. Nie, no. Nie, same błoty. A, no to będziemy po trawie chodzić, to się budki wyczyszczą. No to podjeżdżamy na rowerze. W górę rzeki Przemszy. Tam już coś widać. W oddali coś się oświeciło. To są chyba baloty. No to my ten teren już przeeksplorowali. Teraz nas czekają te kroki tam.
No a te rajzy są rowerowo-piesze, więc i na kolei piechty. Tak de facto to Przemsza i Wisła w tym rejonie są granicą Śląska i Małopolski, a wiemy, że Małopolska to historyczna Galicja. I czy tutaj były zabory? No tutaj, kiedy my się znajdujemy, nie było zaborów. Ale już po drugiej stronie tych rzek, właśnie Galicja, no tam już o zaborach możemy powiedzieć. Więc tak to właśnie wygląda. Pamiętajcie, że Górny Śląsk i w ogóle Śląsk nigdy pod żadnymi zaborami nie był. Coś interesującego, jakoś dziura. A to jest chyba ten karmik taki zrobiony. Ja. To jest do zwierząt. Ja. To pasze, kurde, to my w takim miejscu się kręcimy, to ta zwierzyna teraz nie przyjdzie. Dotarli my do jakichś ruin. Prawdopodobnie jakiś młyn tu kiedyś był. Dach tutaj zawalony. Nieźle. No to tak urbeksowo się nam trochę zrobiło. Cegła. Cegła solidna, prusko cegła. To stare musiało być. Tym bardziej, bo fundamenty są kamienne. Ale pole nadal tu jest używane, widać. Proszę, jak to jest wybudowane fajnie. O. Ale widać czasy wojny. Tak, tak, widać czasy wojny. Pytanie tylko której? Albo to było jakiś taki może gospodarcze coś, bo nawet osiem widzisz nie. Słupka raczej nie powinno tutaj być. Raczej go tu nie będzie, bo to tam. To jest za daleko od granicy, ale zresztą sprawdzę. Mamy taki oto. Tak, to jest bardzo daleko od granicy. Taki oto coś, nie wiem czy widzicie. Stara mapa i lokalizację pokazuje. Obiekt militarny, starą szczelnicę. Niegdy tam schodził, ale widać otwory. No, granica tu była. Tam. Strzelali, a tu był staw kiedyś. Według starej mapy pokazuje staw. Mamy kolejny obiekt militarny. Kolejno szczelnica. Ukryto w krzokach. Jest pięknie widoczna. I sfotografujemy ją. I tam widziałeś następną. To ma pączki. Że krzoczki zaczynają puszczać. Ma pączki. A mamy dzisiaj 8 stycznia. To jest bardzo zła wiadomość, że natura zaczyna wariować po prostu. Z kuli tego braku zimy. No i co my tu mamy? Ja to widział z drogi. Co to jest? Niestety beton. Jakiś słupek betonowy. Betonowy. Wprowadził nas w błąd. I jest druga część. Rzeka Przemsza, tam widać jakiś kamień. Według naszej mapy tu była granica i to już był teren galicyjski. Z tym, że ta rzeka miała, być może to jest zwykły kamień, ale trudno powiedzieć. Ta rzeka nie płynęła w tym miejscu, tylko tu.
Tu jest Stare Rzeczy. I my jesteśmy już po austriackiej stronie. A o słupkach ani widu, ani słychu. Szczelnice jedynie spotykamy. No i oczywiście burdel. Widzicie, o. Tutaj jakby jest takie obniżenie i jakby było drugie koryto, nie? Straszny syf tu jest w tych okolicach. Niesamowity. Być może nikt tego tu nie przywiózł, tylko rzeka mogła przynieść. Jak była powódź, nie? Kurde. Burdel. Mamy nad brzegiem Przemszy. Ten kawałek był ten dziwny kamień. Zobaczcie, co tu jest. Zobaczcie, to woła o pomstę do nieba. Raczej powódź tego nie przyniosła. Tutaj nawet coś spolune jest. Zobaczcie. Syf, kiła i mogiła. Starorzecze Przemszy zasyfione niesamowicie. Jakieś kible po farbach, no nie, no to to już jest karygodne, żeby opony rowerowe też tu były, to... Papa... Co za świnie... I chyba mamy... Sukces! Mamy sukces, mamy to, czego my szukali, tak! Znaczy się, że one są bliżej rzeki. Piękny okaz. No. Nienaruszony. A. No popatrz, jaki tu tylko troszkę. Bez dwóch zdań. Identyczny jak... jakieś dziurki, no. Jak na woli. Czyli on jest bardzo blisko brzegu. No. No to mamy sukces, obejrzymy go jeszcze z drugiej strony. Z meter będziemy. Tam są jakieś dziurki. Dziurki i tam na tym, na woli też były dziurki. Ale no. Wiesz co, nie widziałam go tak z daleka. Za krzokami, wiesz. Jakby te krzoki stoły, to by było ciężko. Zapomnij, nie ma szans. Lokalizacja... Ale trzeba pniąć. Trzeba sprawdzić. Lokalizacja, ale to blisko by były siebie. No, lokalizacja tego słupka pokazuje... 13 koło mostku w Chełmie, tak? Tak. No to idziemy po rowery. Mamy już punkt odniesienia. I teraz tak, według starej mapy tutaj pokazuje, że jest środek koryta Przemszy. Starej Przemszy. To wszystko tutaj wskazuje, że to jest prawda. Ale tu zaraz jest Przemsza, zresztą pokorzym to. I ta Przemsza została wyregulowana jeszcze w czasach pruskich. Z tego co widzę. Bo słupka by raczej w środku koryta rzeki nie stawiali, nie? A tutaj... Ta... Stoi tu, żeby cię tu żaden piorun nie wziął. Raczej tu nikt nic nie robi, no ale... Rzeka może zabrać. Ty cholero, tam sieczka jeżdży się. To jest za kole. Że ona może wrócić do starego koryta. Gdzie jej może uznać? To białe papa, styropian, jakieś gąbki, nawet lodówka. Co za świnie tu mieszkają. Się może nie mieszkają, ale no taki syf tu koło tej Przemszy, że to się w głowie nie mieści. Tu zaś coś wyciepane, tu jakieś drzwi, co to tu jest wyciepane? Brodzik od prysznica, co za świnie, tu jest Starorzecze. W Kopciowicach przy ulicy Karłowiczej, Karłowicza. Jademy jeszcze na lokalizację słupka numer 13, według starej mapy. Tamtego 12 my nie wiedzieli, temu my go tak szukali. A potem już się będziemy zbijać ku chałupie. Śląskim na granicy w okolicach prawdopodobnego słupka numer 13
Ja tu już kiedyś był. Tu jest stary most. My w miejscowości, są my w miejscowości Chełm Śląski. Tam z drugiej strony jest Chełmek, tu też była granica prusko-austriacko. W Prusach my są w tej chwili. Tutaj mamy pozostałości starego mostu drogowego. Jego los raczej mi jest nieznany, ale pewnie jakoś wojna go załatwiła w ten sposób. Oczywiście graffiti już tutaj, a nawet ma to jakiś sens te graffiti. Nawet dość fajnie to wygląda. To jeszcze też byś uznał. No ale nie fajnie wygląda już ten burdel tutaj. Moje zdanie. I to jest most z kamienia tutaj z tymi podporami. Tam po stronie Małopolski też są filary. I co, słupek jest czy go nie ma? Tych rowerów nie gwizdli. Tam też coś jest, jakieś pozostałości. No jakby był taki wysoki jak tamten, to byśmy go tu na pewno uwidzieli. Tylko któryś słupek jest przeniesiony do muzeum? Nie wiem który. No na pewno tu trzeba będzie jeszcze raz przyjechać. No. I dokładnie tą sprawę. Ja bym obejrzała w tą stronę, no ale. Ale tam to coś jeszcze jest. Ale jest coś, ale te rowery. I potem będziemy wracać może tamtym bałym. Te rowery musimy wziąć ze sobą. Nawet. Widzisz? Widzisz? Bo tu jest niby ta droga. Gdzie? O, tu jest. A, co to masz za mapę? Jaki to jest? 13. 13. Po tamtej stronie to będzie. Mapy WIG. Czyli po tamtej stronie będzie, dobra. No. Ja tu jeszcze obejrzę ten mostek. Agla Aura Urbex. A, to nie jest Urbex. Urbex nie zostawia takich napisów. I tu widzicie dalszą część tego mostu. Stary most galicyjski. A Przemsza żwawo se płynie. Widać jeszcze filary tego mostu. Tutaj w rzece. Jakieś fundamenty, betony. Cholera wie co to było. Ale mi tu pokazuje, że tu jakiś budynek był, dość duży. Na mapie pokazuje, że tu był dość duży budynek. My są tak jakby... Tak, na tej mapie pokazuje, że tu był budynek. Aha. No to... Mamy pewien problem. Jakiś budynek tu pokazuje. Skoro słupka nie ma... Mógł zostać zniszczony. A niby dla... A, że tę krzypkę. No. No tu budynek pokazuje. Są fundamenty. Dalej. Może tu jeszcze jeden most był. Pytanie tylko, czy z drugiej strony też coś takiego jest. Kurde, ja bym musiał do Goroli zajechać, żeby się przekonać. Most był. Tam po gorolskiej stronie nie widzę niczego specjalnego. Chociaż jest tam jakiś mur. Ale dojście raczej graniczy z cudem. Na tym niby moście dali nie jadę, bo tu jest szkło. No faktycznie drażek jest na nim.
I co? No, widać most, ale jest urwany. Ach, nie tylko ja tu byłem. No fajnie, nie jest wysoko. Kurde, z 10 metrów co najmniej. No. Jeszcze asfalt tu jest. Widać, że coś tu się jednak działo z tym mostem niedobrego, bo jest obniżenie jakieś. Jeszcze obejrzymy. Ty, tu jest jakiś słupek, ale a nie, to są od mostu słupki, ale dobrze zachowany. Coś tam by było, ale trudno powiedzieć. Dobra. No i teraz pojademy w prawo. Nie. W lewo. W lewo, w lewo. Niech się porąbało. No jademy w lewo. Na Oświęcim. Strona Degolówki. Ale do Degolówki nie idziemy. A, ja tu był w piątek. No dojeżdżamy już do auta. Nie będę już więcej nagrywać. Jeden słupek odnaleziony, ale fajnie było, że się go udało odnaleźć. Trochę nas w błąd prowadzili, bo nie jest już w Czarnychowicach, tylko w Kopciowicach. A my tymczasem zmierzamy do auta i tradycyjnie czymcie się i do zaś.